Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Zofia Załęska. Ogłaszam, że dzisiaj jest czas na sztukę i z okazji uroczystości Bożego Ciała opowiem Państwu nieco o obrazach i nie tylko związanych z kultem Eucharystii. Będę mówiła o ikonografii, ale także sięgnę do treści teologicznych, niezbędnych do wyjaśnienia wielu przedstawień. Boże ciało, czyli inaczej uroczystość na Świętszego ciała i krwi Chrystusa, to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. To święto ruchome obchodzi się je we czwartek po oktawie zesłania Ducha Świętego, które z kolei obchodzi się 50 dni od Wielkiej nocy. W tym roku wypada ono właśnie dzisiaj. Święto to jest związane z sakramentem Eucharystii, który Chrystus ustanowił podczas ostatniej wieczerzy. Łamał wtedy i rozdawał chleb ze słowami: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. A potem podał apostołom kielich z winem, mówiąc, że jest to jego krew. Ten sakrament związany jest z przemianą chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, które według Kościoła katolickiego odbywa się podczas każdej mszy świętej. Komunia święta, według słów Chrystusa, ma na celu dawanie życia wiecznego, zgodnie ze słowami: Kto spożywa moje ciało i pije moją krew. Ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Warto więc spojrzeć na jakąś scenę ostatniej wieczerzy, na przykład na tę, znajdującą się na poliptyku z Pruszcza Gdańskiego w naszej galerii sztuki średniowiecznej. Poliptyk to oczywiście inaczej wieloczęściowa nastawa ołtarzowa. Scena na bocznym skrzydle przedstawia Chrystusa i apostołów siedzących przy stole. Na pierwszym planie rozpoznajemy od razu Judasza w żółtej szacie symbolizującej fałsz. Ściskającego w dłoni sakiewkę ze srebrnikami. Chrystus dzieli się z apostołami chlebem, a konkretnie białym opłatkiem, który przywodzi nam na myśl hostię otrzymywaną w kościele podczas komunii. Ten moment przeistoczenia, czyli przemiany chleba w ciało i wina w krew, jest w zasadzie fundamentem dla całego kultu ciała i krwi Chrystusa, a co za tym idzie, także dla samej uroczystości, o której dzisiaj rozmawiamy. Dziś będzie przede wszystkim mowa o przedstawieniu w różny sposób Najświętszego Sakramentu. Warto więc zerknąć na jedną z odbitek graficznych z kolekcji muzealnej. To odbitka miedziorytu stworzona przez nieznanego grafika. Przedstawia ona Najświętszy Sakrament adorowany przez dwa klęczące przed nim anioły. Hostia z literami IHS unosi się nad kielichem i promieniuje jasnością. Jeśli się dobrze przyjrzymy, to zobaczymy, że na hostii przedstawiony jest Chrystus ukrzyżowany. To znak, że ciało Chrystusa jest realnie obecne w sakramencie. Całość wpisana jest w wielki kształt serca, symbolu miłości. Boże ciało to uroczystość, która wiąże się z pobożnością eucharystyczną, czyli pewnym sposobem modlitwy poprzez adorowanie hostii. Ten typ pobożności mocno rozkwitł przede wszystkim w XI wieku. Wiązał się ze sporami teologicznymi, które miały rozstrzygnąć rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. Niektórzy wskazywali, że chleb i wino są tylko symbolem przyjmowanym w sensie duchowym, inni z kolei mówili, że to realne ciało i krew Chrystusa do tych sporów jeszcze wrócimy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale ryt podniesienia, moment, w którym kapłan pokazuje wiernym hostie, wprowadzono niejako zgodnie z rozkwitem tej pobożności eucharystycznej dopiero pod koniec XII wieku. Początki święta najświętszego ciała i krwi Chrystusa związane są z przeoryszą zakonu Augustianek w Montcornillon, Julianną. Żyła ona na przełomie XII i XIII wieku. Przeżywała widzenia, które zwracały uwagę na to, że wśród świąt kościelnych brakuje uroczystości związanej wyłącznie z najświętszym sakramentem. Po widzeniach Juliany, a także wielu różnych komplikacjach i perypetiach, ostatecznie wprowadzono święto do kalendarza Kościoła. W zbiorach Muzeum Narodowego jest pewien obraz związany bardzo mocno z kwestiami eucharystycznymi: Chrystus z krzyżem i kielichem. Namalował go pod koniec XVI wieku Cornelis van Harlem. Obraz przedstawia siedzącego Chrystusa, pięknie umieśnionego, bez oznak umęczenia. W prawej dłoni trzyma on szklany kieliszek wina, a lewą dłonią bez wysiłku podtrzymuje krzyż. Postać oświetlona jest jasnym światłem, które uwypukla mięśnie i powoduje, że Chrystus jakby wyłania się z cienia. Obraz podkreśla trzy kluczowe elementy pasji i eucharystii: krzyż, ciało w sensie dosłownym i krew Chrystusa poprzez kieliszek. Warto podkreślić, że artysta był katolikiem, ale pracował w środowisku kalwińskim. Jaki to ma związek z kwestiami teologicznymi? Oczywiście bardzo duży. Podczas reformacji protestanci negowali twierdzenie o realnej obecności Chrystusa w sakramencie, a Sobór Trydencki bronił tej wiary. Utrzymano wtedy doktrynę transsubstancjacji. Transsubstancjacja, czasem nazywana przeistoczeniem, to w teologii katolickiej rzeczywista, dosłowna przemiana substancji podczas Eucharystii. Hostia i wino zamieniają się w krew i ciało Chrystusa. Ten termin przyjęto podczas Soboru Laterańskiego IV w 1215 roku. Podczas Soboru Trudenckiego w XVI wieku podkreślano, że Chrystus po konsekracji jest obecny w obydwu postaciach prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie. Obraz Chrystus z Krzyżem i Kielichem zdaje się właśnie to dobitnie podkreślać: Ciało i krew Chrystusa są tu niezwykle realne, namacalne, ale też mistyczne i tajemnicze. Postać wyłania się z cienia, wznosi wzrok ku górze, zatopiona jest w głębokiej zadumie. Może tutaj w kilku słowach wyjaśnię, jak ta kwestia obecności w sakramencie ma się w różnych kościołach protestanckich. W luteranizmie pojmuje się obecność ciała i krwi w hostii i winie tylko podczas sakramentu. Czyli po nabożeństwie chleb i wino stają się z powrotem zwykłym chlebem i winem, nie oddaje im się czci, a aby użyć ich w kolejnym nabożeństwie trzeba je na nowo konsekrować. To zupełnie inaczej niż w katolicyzmie, kiedy po udzieleniu sakramentu wino, krew i chleb, ciało Chrystusa przechowuje się w tabernakulum. Z kolei w kalwinizmie uznaje się jedynie obecność duchową Chrystusa w tym sakramencie. W niektórych kościołach zielonoświątkowych i baptystycznych uznaje się, że komunia jest symboliczną pamiątką ostatniej wieczerzy. Jak Państwo mają okazję się przekonać, w ikonografii związanej z Eucharystią najważniejsze są chleb i wino, przemieniające się w ciało i krew Chrystusa. Jednak ikonografia może czasem zaskakiwać, tak jak w przypadku ikony przedstawiającej tłocznię mistyczną. W centrum tego 17- lub 18 wiecznego przedstawienia ukazany jest siedzący Chrystus w koronie cierniowej i ranami na ciele. Głowę otacza mu nimb, a za nim widoczny jest krzyż. Podkreślona jest rana w boku Zbawiciela, wyrasta z niej winorośl, pnie się wysoko ku górze, oplata krzyż, a następnie opada dorodną kiścią winogron. Chrystus trzyma kiść obiema dłońmi i wyciska z niej sok, który spływa do stojącego poniżej kielicha. W tym przedstawieniu w bardzo dosłowny sposób pokazana jest zależność wina i krwi Chrystusa. Ikona podkreśla, że wino podczas przeistoczenia w realny sposób staje się krwią zbawiciela. Podobne zestawienie rany, krwi i winogrona możemy zaobserwować już kilkaset lat wcześniej w dziele z galerii sztuki średniowiecznej. Mowa o rzeźbie pochodzącej z Wrocławia. Mogą państwo ją oglądać na samym wejściu do galerii sztuki średniowiecznej. Rzeźba ukazuje w dramatyczny sposób Chrystusa ukrzyżowanego. Zdeformowane ciało jest rozciągnięte na krzyżu, całe pokryte jest mniejszymi i większymi ranami. Głowa z umęczonym wyrazem twarzy luźno opada na bok. Uwagę przyciągają jednak rany na dłoniach oraz w boku. Wypływająca z nich krew potraktowana została bardzo ornamentacyjnie, a jej połączone krople przywozą na myśl kiść winogron. Ofiara Chrystusa na krzyżu to ofiara eucharystyczna. Połączenie wina i krwi w historii sztuki przedstawiano również na inne sposoby. Jednym z bardziej popularnych jest przedstawienie Chrystusa jako baranka. Wiąże się to oczywiście ze słowami Jana Chrzciciela, który w Ewangelii według Świętego Jana określił Chrystusa właśnie jako baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. To odwołanie do Starego Testamentu, gdzie baranek był ofiarą składaną Bogu z okazji święta paschy. Z tym, że w Nowym Testamencie baranek symbolizuje ofiarę Chrystusa na krzyżu, która została złożona dla odkupienia całej ludzkości. Takie przedstawienie baranka Bożego znajduje się w wyjątkowej serwecie liturgicznej ze zbiorów muzealnych. Serweta powstała na Śląsku w XVI wieku jest haftowana nicią jedwabną i nicią złotą. Na środku serwety dekorowanej motywami roślinnymi, w tym także kiściami winogron, Znajduje się baranek z chorągwią z martwych wstania. Z jego piersi tryska krew, która trafia do stojącego obok kielicha. To oczywiście kolejna iteracja skojarzenia krew Chrystusa wino. Krew trafia do kielicha, z którego pije się wino. Jest to podkreślenie transsubstancjacji, która ma miejsce podczas eucharystii. Ma to dodatkowe znaczenie, ponieważ eucharystia w kościele katolickim rozumiana jest jako ofiara Sobór Trydencki podkreślał, że każda ofiara mszy świętej jest powtórzeniem ofiary Chrystusa. Stąd też podwójne teologiczne znaczenie krwi tryskającej do kielicha z piersi baranka. Być może państwo kojarzą, że chyba najsłynniejsze przedstawienie tego typu, gdzie krew tryska z piersi baranka do kielicha, znajduje się na tak zwanym ołtarzu Gandawskim, w centralnej scenie adoracji Baranka mistycznego. Jan van Eyck namalował baranka na ołtarzu, jeszcze bardziej podkreślając ofiarę Chrystusa. Baranek otoczony jest aniołami, świętymi, a także innymi postaciami podążającymi, by złożyć mu hołd. W wypadku naszej muzealnej serwety warto dodatkowo zwrócić tu uwagę na kwestię materiałową. Motyw ikonograficzny nie zawsze musi się pojawiać tylko i wyłącznie na nastawach ołtarzowych albo obrazach tablicowych. Może być pokazany również na dziełach sztuki innego typu, na rzemiośle artystycznym. Motyw zbierania krwi Chrystusa do kielicha jest dość popularny. Często, zwłaszcza w sztuce średniowiecznej i wczesnej sztuce nowożytnej, możemy dostrzec anioły lub innych świadków sceny, zbierających krew tryskającą z ran Chrystusa podczas ukrzyżowania. W samych zbiorach Muzeum Narodowego znajduje się kilka takich przykładów. Ten motyw zbierania krwi możemy zobaczyć w tryptyku fundacji kanonika Wartenberga z drugiej połowy XV wieku. Środkowa tablica przedstawia scenę ukrzyżowania. Obok krzyża stoi Maryja i uczeń Jan, a także klęczy fundator, wspomniany kanonik Wartenberg. Pod stopami Chrystusa, wiszącego na krzyżu, maleńki anioł trzyma równie mały kielich, do którego spływa krew zbawiciela. Podobne rozwiązanie wykorzystane jest chociażby w poliptyku powstałym na początku XVI wieku, pochodzącym z kaplicy rodziny Krappe z kościoła świętej Elżbiety we Wrocławiu. To wyjątkowy przykład późnośredniowiecznej fundacji mieszczańskiej. W centralnej rzeźbionej części przedstawione jest ukrzyżowanie. Chrystus na krzyżu przedstawiony jest na osi głównej kwatery i dzieli ją na dwie części. Po lewej stronie pod krzyżem stoi Maria, po prawej z kolei Jan. Natomiast pod krzyżem klęczy Maria Magdalena. Razem z Aniołem trzyma złoty kielich, przypominający kształtem kielich mszalny. Oczywiście spływa do niego krew ukrzyżowanego Jezusa. Bardzo ciekawa wersja tego motywu pokazana jest na dyptyku Fundacji Winterfeldów. Ten dyptyk, czyli dwuczęściowa nastawa ołtarzowa, zawiera kilka niezwykle ciekawych ikonograficznie scen, ale najbardziej w kontekście eucharystycznym interesować nas będzie Chrystus jako vir dolorum, czyli jako mąż boleści. Ten motyw ukazuje Chrystusa jako cierpiącego, eksponującego swoje rany, otoczonego tak zwanymi arma Christi, czyli narzędziami męki pańskiej. Znajduje się tu krzyż, korona cierniowa, włócznia, którą przebito Jezusowi bok, kolumna, do której był przywiązany podczas biczowania, a także dłoń wskazująca na scenę naigrawania czy też wyśmiewania Chrystusa przez oprawców. Na tym dyptyku Chrystus stoi niemal nagi, okryty tylko przezroczystym perizonium, czyli przepaską biodrową. Jego ciało równomiernie pokryte jest ranami, z których drobnymi kropelkami spływa krew. Podkreślone są jednak rany na dłoniach, na stopach i w boku. Z nich mocnym strumieniem tryska krew i w parę stojącego obok złotego kielicha. To podkreślenie zależności wina i krwi Chrystusa może też nam się skojarzyć z czymś zgoła innym. Na przykład z legendami arturiańskimi. Kielich, który był użyty podczas ostatniej wieczerzy, następnie był wykorzystany przez Józefa z Arymatei do zebrania krwi Jezusa podczas ukrzyżowania, a ten kielich to święty Graal. Jednak ikonograficzne motywy eucharystyczne w sztuce nie kończą się na przedstawieniach związanych ze zbieraniem krwi do kielicha. Kolejnym dość popularnym motywem jest tak zwana Msza Świętego Grzegorza. Ten motyw związany jest z legendą dotyczącą papieża Grzegorza Wielkiego, który odprawiał mszę w Rzymie, a jeden z uczestników zwątpił w przeistoczenie, czyli tę realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Podczas podniesienia na ołtarzu objawił się wtedy Chrystus jako mąż boleści, a jego krew pojawiła się w kielichu. Najwcześniejsze wersje tej historii pojawiły się w XVIII wieku, ale rozpowszechniły się w XIII, kiedy zostały zawarte w słynnej złotej legendzie, niezwykle popularnym tekście opowiadającym dzieje różnych świętych. W zbiorach muzealnych znajdują się dwa tryptyki, czyli trzy częściowe nastawy ołtarzowe, które przedstawiają motyw mszy świętego Grzegorza. Jeden z nich, powstał na początku XVI wieku, pokazuje tę scenę w swojej centralnej części. Cały tryptyk przedstawia realistycznie oddane wnętrze kościoła wraz z drobiazgowym przedstawieniem kolumn, sklepienia, okien i detali architektonicznych. Na samym środku przedstawiony jest ołtarz, otoczony ambitem, czyli obejściem, przestrzenią, która pozwala przejść wokół prezbiterium za ołtarzem głównym. Przed ołtarzem tyłem do nas klęczy święty Grzegorz, a obok niego także inni kapłani. Na ołtarzu objawia się Chrystus, otoczony żółto-różową mandorlą. Ma na sobie jedynie przepaskę biodrową, a na głowie koronę cierniową. Za Chrystusem pokazany jest krzyż, a także dwie krzyżujące się włócznie. Nad nimi na krzyżu rozwieszony jest veraikon, czyli chusta Weroniki z wizerunkiem twarzy Jezusa. Jeśli przyjrzymy się dokładniej, to w obejściu kościoła, za kolumnami, zobaczymy Piotra, którego obecność podkreślona jest też przez koguta namalowanego na kolumnie. Kogut jest symbolem zaparcia się świętego Piotra. Ponadto obok Piotra można dostrzec arcykapłana, piłata umywającego ręce, a także żołnierzy. Skrzydła boczne niejako są kontynuacją sceny środkowej. Przedstawiają po lewej stronie świętego Jana Ewangelistę, a po prawej świętą Elżbietę Węgierską oraz fundatorkę tryptyku. Chrystus objawiający się na ołtarzu rozkłada ręce i ten sam gest powtarza celebrującym Szek Grzegorz. To pojawienie się Chrystusa ma podkreślać doktrynę transsubstancjacji i realną obecność Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Drugi tryptyk w centralnej części przedstawia scenę opłakiwania. Mszę Świętego Grzegorza ukazuje na lewym skrzydle. Grzegorz z charakterystyczną tonsurą widziany jest z profilu. Klęczy przed ołtarzem, na którym stoi kielich, a w dłoniach trzyma hostię. Wpatruje się w malutką postać Chrystusa jako męża boleści, już znamy to przedstawienie. A skoro męża boleści, to pokazanego wraz z Arma Christi, czyli narzędziami męki pańskiej. W tym przedstawieniu Chrystus ukazuje się dokładnie nad kielichem i hostią, co podkreśla jego cielesną obecność. Oprócz opisanej sceny, namalowany jest tam także mężczyzna w stroju kanonika, najprawdopodobniej fundator. Te wszystkie omówione dzieła są związane swoją treścią i przesłaniem z treściami eucharystycznymi. Udało nam się dostrzec, jak w różnych epokach i w różnych typach dzieł sztuki przedstawiano ikonografię dotyczącą uroczystości najświętszego ciała i krwi Chrystusa. Jestem pewna, że w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie można znaleźć dużo więcej dzieł związanych z tym tematem. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do zwiedzania i odkrywania kolejnych ciekawych przedstawień. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.